Sponsorem Sportgame jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma. Daria Matuszek, witam i zapraszam na wiadomości sportowe Sportgame. Piłkarze Śląska Wrocław udali się już na urlopy po ciężkim, ale też bardzo udanym sezonie. Spory ruch panuje natomiast w gabinetach działaczy, gdzie trwają przygotowania do startu w europejskich pucharach, a także do Euro 2012. Zgodnie z zapowiedzią wrocławski klub odwoła się od kary nałożonej na 6 graczy Śląska. Jak zwykle podczas wakacyjnej przerwy kibice z niecierpliwością wyczekują jakichkolwiek wieści z klubu. Na razie mnożą się transferowe dywagacje, trwają rozmowy w sprawie przedłużenia umów z częścią zawodników i wciąż nie jest znany budżet Śląska na nowy sezon. Projekt budżetu naszego klubu na przyszły rok rzeczywiście został przygotowany i przesłany do wiadomości naszych właścicieli. Na razie tylko tyle mogę powiedzieć. Teraz oni muszą się wypowiedzieć na temat ewentualnych naszych możliwości transferowych. Właściciele Śląska swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu mają wyrazić do końca maja. Działacze Śląska przygotowują ponadto stosowną dokumentację związaną ze startem zespołu w eliminacjach Ligi Mistrzów. Na stadionie przy Oporowskiej trwają też przygotowania do piłkarskiego Euro 2012. Tutaj będą mieli swoje centrum pobytowe Czesi. I tak naprawdę jakby się panowie przeszli tutaj po naszym obiekcie, to zobaczyliby bardzo dużo zmian i prac, które się toczą pod tym kątem. Będziemy również organizować strefę kibica na ulicy, przy ulicy Wystawowej, więc dużo takich spraw organizacyjnych nas tutaj też absorbuje. Natomiast no, nie można zapominać, że naszym głównym celem jest zbudowanie drużyny pod kątem Ligi Mistrzów i przyszłego sezonu. I jeżeli nie w tym tygodniu, to myślę, że w przyszłym tygodniu już będą panowie mieli troszkę konkretów do ogłoszenia. Na razie oficjalnie możemy powiedzieć jedynie tyle, że klub zgodnie z zapowiedzią stawi się za szóstką swoich graczy, których ukarano dyskwalifikacją za niecenzuralne śpiewy podczas mistrzowskiej fety na rynku. Odwołanie to może za dużo powiedziane z tego tytułu, że klub jakby nie jest tutaj do końca stroną. Kary zostały wymierzone przeciwko konkretnym zawodnikom i to oni bezpośrednio będą się odwoływać. Natomiast my jako klub jak najbardziej będziemy swego rodzaju odwołanie wystosowywać do stosownych instancji, do PZPN-u i do Ekstraklasy, wspierające naszych zawodników w tym, że nie zostali po prostu niesłusznie tak wysoko ukarani. Wrocławscy piłkarze wznowią treningi 19 czerwca, 3 dni później. Mistrzowie Polski wyjadą na pierwszy obóz do Spały. Był okazały puchar, wspaniały tort, liczni goście i tysiące słów podziękowań. Koszykarze Śląska Wrocław oficjalnie zakończyli sezon 2011-2012. Sezon udany, bo drużyna Rafała Kalwasińskiego wywalczyła w nim awans do pierwszej ligi i zdobyła Puchar Polskiego Związku Koszykówki. Na podsumowującym rozgrywki spotkaniu w Centrum Turystyki i Biznesu na wrocławskiej Pergoli pojawili się główni twórcy tych sukcesów. Byli oczywiście wszyscy koszykarze Śląska oraz trenerzy WKS-u Rafał Kalwasiński i Grzegorz Krzak. Nie zabrakło także władz wrocławskiego klubu, działaczy, sponsorów zespołu Wrocław Cheerleaders oraz dziennikarzy. Pojawili się także piłkarze ręczni z drużyny Śląska. Oni, podobnie jak koszykarze, mieli powody do świętowania, gdyż również wywalczyli awans z drugiej do pierwszej ligi. Zaproszeni goście mogli z bliska zobaczyć aż dwa puchary wywalczone w minionym sezonie przez ekipę WKS-u. Oprócz trofeum za zwycięstwo w Pucharze Polskiego Związku Koszykówki, także ten najważniejszy za triumf w drugoligowych rozgrywkach. Ligowy puchar musiał zresztą przejść gruntowny lifting po tym, jak stracił nieco ze swojego blasku podczas spontanicznej i wybuchowej fety przygotowanej przez kibiców Śląska z okazji awansu. W świetnej formie był za to okazały okolicznościowy tort przygotowany specjalnie na tę okazję. Za sportowy sukces kolegom z drużyny i trenerom podczas oficjalnej części imprezy dziękował m.in. kapitan Śląska Adrian Mroczek-Truskowski. Później już w mniej oficjalnych okolicznościach także nie brakowało wspomnień i podsumowań z minionego sezonu. Jestem z tego roku bardzo zadowolony, będę ten sezon wspominał wyjątkowo, bo mieliśmy wspólnie ogromną liczbę pięknych momentów. Jestem za to wdzięczny trenerowi oraz kolegom z zespołu, mówił młody rozgrywający Śląska Norbert Kulon. Teraz przed wrocławskimi koszykarzami zasłużony odpoczynek, a przed działaczami WKS-u sporo pracy, by jak najlepiej przygotować klub do startu w pierwszoligowych rozgrywkach.
Prawdziwą huśtawkę nastroju w minionym sezonie Ekstraklasy przeżywali sympatycy żeńskiej piłki ręcznej we Wrocławiu. Zespół AZS-u Gardini najpierw był bliski awansu do play-off, a potem musiał stoczyć dramatyczną walkę o utrzymanie w lidze. Po wygranym barażu akademiczkom udało się obronić miejsce w krajowej elicie. O utrzymaniu się wrocławskich szczypiornistek w Ekstraklasie zadecydowała jedna bramka. O tyle właśnie zawodniczki Gardini okazały się lepsze w barażowym dwumeczu od SPR-u Olkusz. Choć decydujące spotkanie we Wrocławiu miało swoją dramaturgię, szkoleniowiec wrocławskiej siódemki był raczej spokojny o końcowy wynik. Cieszę się, że tym razem dziewczyny wykazały charakter, pokazały determinację, nie pękły w trudnych momentach i w sytuacji, gdy zbliżyły się do nas na cztery bramki, potrafiły zrekontrować i z powrotem wrócić do tych sześciu, mniej więcej na tym poziomie się gra toczyła. Natomiast ten wynik końcowy, to praktycznie ostatnie dwie minuty, gdzie myśmy utrzymywali wynik, mieliśmy pięć bramek przewagi. Wiadomo było, że tam w zasadzie krzywda nam się nie może zdarzyć przy rozsądnej grze. Stopniało do tego najniższego zwycięstwa, które dawało nam premię, ale to było to zwycięstwo niezagrożone, pod kontrolą można powiedzieć. I fajnie, że tak się stało. Choć w pierwszej części sezonu akademiczki dość długo plasowały się w górnej części tabeli, to lokata zajęta na koniec rozgrywek bardziej oddaje obecne możliwości drużyny AZS-u. My jednak jeszcze sportowo, finansowo, organizacyjnie jesteśmy daleko za pozostałymi zespołami. Tego typu zespoły jak Sambor, Czew, jak Olkusz w tej chwili, można powiedzieć, że już nas wyprzedzają, jeśli chodzi o logistykę, organizację. Także jest nam ciężko, bo może nie ubolewam czy nie biadolę, ale stwierdzam fakty, taka jest rzeczywistość. Także cieszę się, że w tej trudnej rzeczywistości udało nam się po raz trzeci utrzymać. Czy kolejny sezon będzie dla wrocławskiej siódemki upływać pod znakiem czegoś więcej niż ponowna rywalizacja o przetrwanie? Wszystko jak zwykle zależeć będzie od budżetu i zaangażowania sponsora. Trudno jednak spodziewać się, by oblicze zespołu uległo radykalnej zmianie. My w dalszym ciągu jesteśmy uczelnianym, studenckim klubem, także tutaj nagle szejkami nie będziemy. Mamy świadomość tego, ale jednak na miarę tych skromnych środków chcemy jednak wzmocnić trochę ten zespół. Chcemy poszukać takich dziewczyn, którym zależy na to, żeby mieszkać w ładnym mieście, którym zależy na tym, żeby grać w Ekstraklasie, którym zależy na to, żeby się uczyć, bo to są takie propozycje, które składamy, i którym będziemy w stanie trochę finansowo pomóc. Także jak gdyby krąg zainteresowania mam trochę ograniczony. Priorytetem dla działaczy AZS-u jest na razie utrzymanie zawodniczek z obecnego składu. Nie uda się to w 100%. Zakończenie profesjonalnej kariery ogłosiła już podstawowa zawodniczka Gardini Małgorzata Król. Za nami kolejna część zmagań na arenach otwartych Mistrzostw Wrocławia. Sporo działo się na boiskach piłkarskich i siatkarskich. O punkty do klasyfikacji generalnej cyklu walczyli także amatorzy badmintona i petanki. 17 drużyn rywalizuje w tym roku w turnieju siatkówki kobiet w hali szkoły podstawowej numer 50. Tym razem swoje spotkania rozgrywały zespoły z grupy drugiej i trzeciej. Najciekawiej było w spotkaniu dwóch niepokonanych do tej pory ekip, El Paru i Bombardino. Zwycięską passę podtrzymały siatkarki El Paru, pokonując rywalki 2-1 i dzięki temu z dorobkiem 11 punktów umocniły się na prowadzeniu w grupie drugiej. W grupie trzeciej pauzowały prowadzące w tabeli drukarki. Zacięty bój stoczyły natomiast Limonki i Relaks Oleśnica. Wygrana tych pierwszych 2-1 pozwoliła im awansować na pozycję wicelidera tej grupy. Kolejne mecze 27 maja. Na boisku przy Sztabowej trzy spotkania rozegrali uczestnicy OMW w piłce nożnej 11-osobowej. W najciekawszym spotkaniu grupy pierwszej prowadzące w tabeli Złotniki Wrocław podejmowały ekipę Warriors. Lider nie bez trudu dopisał do swojego dorobku kolejne 3 punkty, zwyciężając 1-0 i zapewniając sobie tym samym awans do kolejnej fazy rozgrywek. Swoją szansę na awans zwiększył także Tur Wrocław, który pewnie pokonał FAT 6-2. W ostatnim meczu także nie było niespodzianki. Najlepszy zespół w grupie drugiej, wrocławski Bumerang, zwyciężył ekipę Żaka 3-0 i z kompletem punktów zdecydowanie prowadzi w stawce. Kolejne spotkania turnieju już w najbliższy piątek. Zawodnicy i zawodniczki z Milicza zdominowali rywalizację w kolejnym turnieju badmintona podczas otwartych Mistrzostw Wrocławia. Reprezentanci tego miasta wygrali rozgrywki w kategorii młodzików i juniorów. W gronie seniorów także całe podium należało do zawodniczek z Milicza. Triumfatorką okazała się Patrycja Smok. Wśród panów zwyciężył Andrzej Boguta z Wrocławia. W najstarszej kategorii wiekowej wygrał Sławomir Kowalski z Jeleniej Góry. I na koniec petanka. Miłośnicy popularnej gry w błocie
Liverpoole, tym razem w ramach otwartych mistrzostw Wrocławia, rozegrali zawody trójek. Najlepszy okazał się tercet z Dzierżoniowa w składzie Zdzisław Cilińcz, Jerzy Krawczyk i Sławomir Wróbel. Na trzecim miejscu wśród blisko 30 zgłoszonych ekip uplasowała się drużyna Petanki Wrocław. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości sportowe jutro o 7.15 i 8.15. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma.